tylu latach. To demon. Demon! Czerwony mur! Ciągle... On ciągle tu jest! Już prawie... Prawie... Przejął kontrolę! Pośpiesz się! Reinald. Tak, ale... Tracę siły. Mur próbuje przejąć moje ciało. Uwięziłem nas w tej komnacie. Sul, rozumiesz? Nie mógł się wydostać. Pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna! Pomóż mi, bracie. Daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Sprawdźmy to. Bo on może być już... Może przejął już kontrolę i teraz zniszczy ten eliksir. Znalazłem twoje listy do Lamberta. Przykro mi, że cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z Czerwonym Morem walczyło dwóch Wiedźminów. Tak. Byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmund. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reinaldem. Niezły blef, ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało. Zabije ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go, wypij eliksir, dokończ, co zacząłem! Dokończę, Reinald. Wytrzymaj jeszcze trochę. Nie wyjdziesz z tej kopalni. Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten. Najpierw cię zabiję, a potem wleję się w twoje ciało. Diabli na dali. Poddaj się, wilku! Nie chcesz tego? Przecież raz już wypuściłeś zarazę na świat! Dziewica Moru! Czy mur we własnej osobie? Co to za różnica? Co za siła? Dobrze! O, oh, wow. Czas rozprawić się z Czerwonym Morem. Coś poradzi. Nie
Tych się trzeba pozbyć. Przeżyje po tylu latach? Może? Reinald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zasarany padł i tobie, oczywiście. Nie mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem już, czy jestem Reinaldem, czy Czerwonym Morem. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan Wiecznego Ognia. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kaer Morhen. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kaer Morhen. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu? W 970, a może 80. A nie wiem, przakrew. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reinald, to było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe, niemożliwe. Nie. Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej 5-10 lat po moim zaginięciu. Osmund by mnie znalazł. Przykro mi. Demon zarazy miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Kurde, nawet dla tego questa warto było grać Wiedźminę od początku. Nie sądziłem, że on będzie taki dobry. Myślałem, że to będzie takie... Na moment, na chwilę. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Już wiemy właściwie, ale... Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te trupy w korytarzach, porzucone.
przeznaczone na chwałę wiecznego ognia. Tak, widziałem. Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reinaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk i miejmy to za sobą. Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina tę z Kermoren, ale ten kolor, ćwieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem, albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać się razem w Kermoren. Masz jakiś dowód na potwierdzenie twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak Wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku z Kermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go tu. Chcę z nim porozmawiać. A co to zmieni? Chcesz się z nim bawić w ideologiczne dysputy? Odpuść, Reinald, i odejdź. Najpierw spojrzę mu w oczy i zapytam, co jego religia mówi o skazywaniu człowieka na śmierć i potępienie. Ten chłopak nie ma nic wspólnego z kapłanami, którzy zamknęli cię tu 300 lat temu. A możesz ich tutaj przyprowadzić zamiast niego? Nie? Tak myślałem. To niczego nie zmienia. Nie, nie. Na pewno tego nie zrobię. W sensie... W ostatecznym rozrachunku pewnie Reinald chce, żeby ten kapłan zapłacił za grzechy jego poprzedników, ale ten chłopak to właściwie jest jedyna osoba, która się interesowała tym miejscem i chciała pomóc. Więc odpowiedź brzmi nie, poza tym zawsze jest szansa, że ten mur cały, nawet jeżeli teraz go tu nie ma, to się gdzieś załapie na wycieczkę z powrotem. Nie ma mowy. Nie będę ryzykował życia chłopaka. Za długo byłeś tu sam z demonem i własnymi myślami. Oddałem wszystko, żeby ratować innych. Myślisz, że teraz to przekreślę i rzucę się na tego pieprzonego klechę? I ta jedna rozmowa z tym pieprzonym klechą przyniesie ci ulgę po 300 latach koszmaru? Spal moje ciało. Byle szybko. Możesz darować sobie stos pogrzebowy. Przykro mi, że tak się to kończy. Po prostu to zrób.
Sprawa załatwiona. Diabli dół jest wolny od zarazy. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Co tam znalazłeś? No, kolega. Ślady paznokci na ścianach. Ciała ludzi, którzy konali w męczarniach i zrodzonego z ich cierpień ducha Czerwonego Moru. Kapłani zamknęli ich w kopalni i opuścili. Pozwolili im zdechnąć. Nie, nie. Musiałeś coś źle zrozumieć. Moi bracia nie zlekceważyliby zaleceń księgi. Na pewno próbowali pomóc. Próbowali. Wynajęli wiedźmina i zrobili jedyne, co najwyraźniej potrafili. Zamknęli go w kopalni i zostawili na śmierć. Masz moją wdzięczność, ale złe moce musiały wypaczyć twój osąd. Wieczny ogień zawsze oświetla właściwą drogę. Nie chcę psuć twojej wizji świata, ale ogień w pierwszej kolejności niszczy. Światło to tylko skutek uboczny. Może te ciała należały do kogoś innego. Przeor na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję ci. Żegnaj, kapłanie. Przeor na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. A gdyby tak poszukać notatek Osmonda, o których wspomniał Reynald, dokończyć ich zbroję. Trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Carmoren. Pewnie, że się tym zajmiemy. Ale też jestem bardzo ciekaw, jak wygląda ten pancerz. I najważniejsze, czy mam do niego części. Wrócimy sobie do Oxenfurtu. I tam pogadamy z mistrzem kowalstwa. No może nie jest arcymistrzem, ale nadal potrafi robić niezłe rzeczy. No i tyle. Ciekawa historia. Szkoda, że nie będzie już ich więcej. No przynajmniej nie w Wiedźminie 3, nie? No i zrobiłem cały ten pancerz. Trochę mnie to kosztowało. No, chociaż właściwie nie tak. Większość materiałów miałem. Nawet miałem rubin, który bardzo drogi był, a był potrzebny do wykonania srebrnego miecza. To są wszystko przedmioty z 20 poziomu, co właściwie sugeruje, że to się skaluje do poziomu, na którym aktualnie się znajdujemy, bo ja mam akurat 20, więc podejrzewam, że jakbym odwiedził te kopalnie później, to bym trochę lepszy pancerz dostał. Ale to jest tak naprawdę początek drogi. W Carmoren będzie można znaleźć kolejne części, więc tym się zajmę prędzej czy później. Tak czy inaczej, na razie jest to najlepszy możliwy pancerz. Chociaż jeżeli chodzi o obrażenia od znaków, to Gryf jest lepszy jednak, ale dwa poziomy niżej w tej chwili, więc i tak zwycięża ten. Przy okazji stalowy, znaczy srebrny i stalowy miecz. Nie pamiętam już do końca, jak wyglądały miecze Geralta z serialu, ale chyba na tym są wzorowane, nie? Zwłaszcza wydaje mi się, że pochwa tak w końcówce też była tak skórą pokryta, ale pewny nie jestem. Zgodnie z planem pierwotnym wybierzemy się do Skellige, ale pomyślałem, że skoro już jestem w Nowigradzie, to zerknę tutaj, co trzeba zrobić, żeby karty dla Zoltana ogarnąć. Kto wie, może nie będę musiał zagrać w karty. Może wystarczy sprać komuś... Sprać kogoś po mordzie, może wystarczy. Zamknięty, ale muszę przyznać, na to, że Zed jest w środku i chyba ma kłopoty. Może znajdzie się jakieś inne wejście. No cholera. Spróbujemy tędy. Muszę przyznać, że ładny jest ten pancerz i na pewno się nie będzie podwijał. Ale też widziałem chyba ten pancerz na odrobinę wyższym poziomie i ma tam kilka dodatkowych rzeczy, których tutaj brakuje, więc jest co ulepszać. O, shit. To musi być Zed. Jak to mówili w Pulp Fiction? Zed is dead? Ostatnie życzenie. Dużo by czytać. Ludzie do życia potrzebują trzech rzeczy. Jedzenia, picia i plotek. A nie będę tego czytał całego, oczywiście. Zed już tutaj trochę czasu spędził chyba.
sądząc po muchach, które śmigają. Jeżeli chodzi o Zeda, to na pewno trzeba zajrzeć do piwnicy. Znalazłeś? Nie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłeś. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. O kurwa! No Ringo, teraz się wykaż! Na niego! Możesz jeszcze się poddać. No cóż. O, klucz do lombardu. I Sengrim. Na stali wiewiórek. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. No na pewno dla Zoltana. Za tą księgą rachunkową. Ślady pazurów? Albo Zed miał wyjątkowo niewyżytego kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. Mhm. Stawiam na skrytkę. Chociaż niewyżyty kot też właściwie wchodzi w rachubę. Widać, że czegoś tu szukali. Tu pewnie są zapisane nazwiska osób, którym Zed sprzedał karty. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Czemu nie? W zasadzie tylko jakieś pałki im zostały, więc pal licho. Żeś narobił bigosu w tym całym Lochmuim. A ten? Zrezygnowałem z umiejętności, które zwiększają czas działania jedzenia, więc często mam tak, że trochę brakuje mi na skraju. Ruchanko? Bardzo oficjalna propozycja, powiedziałbym. Bardzo bezpośrednie. Priscilla? Zoltan? No, Zoltan? No? O, to jest ciekawe pytanie. Dlaczego nikt nie zajął Nowigradu? Siedzisz w mieście od dłuższego czasu, więc może ty mi wytłumaczysz. Dlaczego ani Radowid, ani Far Emrys nie zajęli jeszcze Nowigradu? Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redanii, i dla Nilfgaardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a cekhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki. Wielka Czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna. A atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z Półświatkiem. A, to ciekawa historia. Czyli ta Wielka Czwórca właściwie rządzi tym miastem. Myślałem, że szpiedzy Radowida i kapłani Wiecznego Ognia. Wygląda na to, że Nowigrad nie jest już spokojnym miejscem. Co cię tu trzyma? Chciałem rozkręcić własny interes, ale nic z tego nie wyszło. Zaciągnąłem długi i teraz muszę je pospłacać. Wolałbym zwalić wszystko na wojnę albo podłość ludzką, ale zawiniła moja własna i osobista głupota. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić. Na razie mu odpuścimy. Głupota jest z reguły osobista i własna, nie? Tak myślę. Dobrze się prezentuje ten pancerz, co? Chyba jedyna dobra rzecz. Poza Kawilem, która się serii Netflixa przytrafiła. Nie, w zasadzie przesadzam oczywiście. Ja też jestem taki. Dobrze się bawiłem w pierwszym sezonie. Nie najgorzej. I dobrze się bawiłem w pierwszym odcinku drugiego sezonu. To na pewno. I w kilku innych miejscach. Też się bawiłem nie najgorzej, ale sumarycznie to takie mam mieszane uczucia. Ale Kawil, no, chyba zapunktował u graczy, co? W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to.
A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł? Zed zszedł. Natknąłem się zresztą na jego zabójców. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co zresztą kart? Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co zresztą kart. Zoltan ma bardzo proste spojrzenie na rzeczywistość. Ten był zły, dostał łomot, ci co go zabili też dostali łomot, więc w zasadzie równowaga w przyrodzie została zachowana. Nie znalazłem innych kart. Sukinsyn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ravik. A, mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Chluba Pontaru, ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. Ravik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierze, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. No dobra. Spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Spotkajmy się pod jego domem. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Ravika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Tak właściwie w planach było Skellige. Liczyłem na to, że to załatwimy szybko, ale skoro... No dobra, skoro już Zoltan ma się wybrać i mamy się spotkać pod jakimś domem, to się też tam wybiorę. Skellige odrobinkę trochę poczeka, państwo też czekali tyle czasu, to wytrzymacie jeszcze odrobinę, nie? A jestem ciekaw tych kart, nie dlatego by samemu się nimi posługiwać, ale dlatego, że jestem ciekaw tych kart. Jest też tak, że z Geraltem trudno go sobie wyobrazić wypełniającego tak przyziemne zadania, ale z drugiej strony myślę sobie, że tam trochę przyjaźń zobowiązuje. Albo sobie to próbuję tak jakoś zracjonalizować w głowie. Trudno powiedzieć. Sporo się wykosztowałem na te wszystkie pancerze, tak jak mówię, ale miałem to jednak robienie zapasów. Moja skłonność do szabrowania przyniosła pozytywny skutek, bo ciągle miałem jakieś takie zapasy, jakieś takie stare materiały, które uznałem, że mogę sprzedać, więc ostatecznie wyszedłem na zero. Po tej całej transakcji mam niezły pancerz, ale kończą się już moje odłożone zaskórniaki. Bracie, siostro. Trzeba będzie przyoszczędzić niedługo. To ten tutaj, księgowy, co się tak przejął rolą. Która to godzina? 6 rano. To wracają z imprezy. Widzę. Powoli! To ten lokal. Chyba na górnej kondygnacji był ten ochroniarz nowy. Hattoriego. Na dół trzeba zejść. Gdzież gównem płakał! No proszę, to ten zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Ravikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Ravik? No cholera. Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Ravik miał właśnie grać o własne życie i... Macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz?
Widzisz? Rawik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Rawika i karta Natalisa, he? To jak? Ja się wpakowałem. Ja nie mam szans wygrać z nimi w karty, ja nie mam w ogóle kart. Rawik mnie nie interesuje. Wiedźmin nie umie się bawić. Jesteś już ścierem! Szlak, nie chciałem go. Co? Przeszła ci ochota? Szkoda było Rawika. Znaczy, co mnie to Rawik obchodzi? Głupio go tak oddać, ale to też... No cóż, no nie miałem wielu opcji. Poza grą w karty, do której się nie nadaje. No cóż. A niech cię diawy, w zimie też z głodu zdychają? Końskie trupy żrą? Być może. Tutaj zdychają z wielu innych powodów, nie tylko z głodu, najwyraźniej. To mnie Zoltan w niezłe wpakował afery. Ciekawe, czyli to ludzie byli. Może pozostałości po skurwielu juniorze i nie muszę mieć wyrzutów sumienia? Zbuta go! Za Rawika może mam trochę wyrzuty sumienia, co chłop zawinił. Zaraz mi coś pęknie. Ile tak można ludzi trzymać? Uczciwi kolekcjonerzy należałoby zakładać, a to kurde, karty są więcej warte niż... niż życie ludzkie, najwyraźniej. Nie wiem, co Zoltan z nimi zrobi, może przehandluje gdzieś dalej i będzie miało to jakiś sens większy. Zobaczymy. Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślnych, a słabnie... Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie ponta. Na przyjęciu u Wegelbudu w bójkach w mieście pełno zbójców. No, jesteś. Jak ci poszło z Rawikiem? Mam kartę z Natalisem. No, to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Bilzreda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Fringilli. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tym głośno o trzech pannach z Vicovaro. Ale się wpakowałem, naprawdę. No cóż. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź.